Dzień dobry widzowie, czemu zaczynam na skateparku, bo kończyliśmy odcinek, w którym skakaliśmy na BMX-ie nad autem, więc cofnijcie się jeden do tyłu i lecę teraz odebrać Maxia. Chciałem oddzielić odcinki, żeby było tematycznie, więc dalej jestem w tych samych ciuchach i w ochraniaczach. I dalej Dugan. Co jest? Co? Dalej Dugan siedzi tu. A ja teraz się zbieram, lecę po Maxia, idę się ogarnąć, wykąpać. I dzisiaj taki luźny vlog z Maxiem, bo czekaliście, Dominika robi paznokcie, więc jest w pracy, dlatego ja go odbieram i nie dziwcie się, że siedzę w mieszkaniu starym. I na wstępie zostawcie łapkę w górę i suba, jeżeli nie macie dziady tam na dole. Dziękuję. Dobra, Dugana już podrzuciłem. Teraz pora jechać odebrać Maxia. No, przed 15 chwilę, więc git. Myślałem, że się nie obrobię, ale zdążyłem i nagrać odcinek i TikToki oraz zacząć kolejny odcinek. Specjalnie dla was, widzowie. Więc lecę znowu ogniem, pełnym piecem. Lecimy, daily trwa. Odcinki wlatują codziennie, jak zauważyliście lub zdążyliście zauważyć lub nie zauważyć. No i pamiętajcie, jak już wbijacie na odcinek, to klikajcie te łapy w górę, bo to gdzieś tam w statystyki leci YouTube'a i dociera do większej ilości osób. Za co wam dziękuję, jak zostawiacie. Zobaczymy, co prezes powie. Kupiłem mu taką fajną zabawkę, schowałem. Jak posprząta, to mu ją dam. Ale on nie chce sam sprzątać, tylko tato, pomóż mi. Sam to nie. To za dziad. Prezes już na miejscu. Pyta mnie, co tu rowery robią oczywiście. Kogo to rower? Dugana. Dugana? No a jak? Kręciliśmy odcinek, wiesz? I skakaliśmy nad autem tym. Ale brzydko robisz. O, chyba zabawki nie dostaniesz. Ja cię. No to ładnie się zachowuj, co ty? Kultury trochę. Jak ty? Ej, ty. Motywacja, zabawka. Ty, jak ty się mówiłaś, to ty. Ja? Tak. Guwer. A ty? Tato jest Kuba. Słabo zaczęło. Lecimy do domu. Ja już ściągnąłem ochraniacze, lecę do kompania. Jestem w szoku, bo Maxiu sam sprząta. Maxiu, ty sprzątasz? O! Ty chyba chcesz zabawkę dostać, co? Tato! Co? Dam ci jakina. Dzięki. Do kopania. Do kopania? Ja się nie bawię zabawkami. Ja się kąpię i wychodzę. A jakby to ja idę się kąpać, zobaczymy, czy zdążysz posprzątać. Dobra? Dobra, już po kompaniu, zobaczymy. No, no, prawie skończyłeś. Trzy pudła. Pomóż. Pomóż ci? Tak. Trochę mogę ci pomóc, to dawaj, zbieramy. Mamy to! A jeszcze tam coś zostało pod stołem, trzy zabawki. A. Dawaj. O. Jak chce, to potrafi. Kurde, i co, nie lepiej? Nie fajnie? Nie fajnie? Fajnie jest! No, dawaj teraz wrócimy to nasze te. I w miarę mamy tu porządeczek. I co teraz? Ja paskę wiem. Dobra, usiądź tu, ja ci przyniosę, bo to będzie niespodzianka. Tu siedzisz? Dobra, uwaga, będzie niespodzianka. Uwaga, obracam. Fuu. Wiesz co to? No. To jest taka tarcza do rzucania kulkami. Wow. Uwaga, wyciągamy. To do śmieci szybko wynieś jeszcze. Tak, a ja pytam, ja to wie? Czekam na ciebie. Taką tarczę kupiłem śmieszną. Może powiesimy tu, gdzie obraz. Na już, chwilę. Na chwilę go ściągniemy, obraz. Powiesimy tu tarczę. Dobra? Będziemy w nią rzucać. Trafisz? O, do góry musisz bardziej. Leciutko, tak o. Oj. Tak opa. O, prawie, prawie trafiłeś, dawaj. Oj, blisko, blisko jesteś. Ej, lekko, lekko. Leciutko, dawaj, trafisz. Co mi trafiłem? O, Max jest je. Na krześle będziesz rzucał? Tak. To się nie wybrzuć. To tu za bliżej daj, pa. Tu stań. No. Stań na krzesło, na patencie. Jest, dawaj drugą. Oj, trzecią. Tu masz trzecią, ej. Tu. Ja ci będę podawał. Wyżej, wyżej trzymaj. O! Jest! Wiesz, ile masz punktów? Czekaj. Nie, daj mi jeden. Czekaj, czekaj, musimy policzyć punkty. Ło! 40, 60, to masz 130. Tato, daj! 130 punktów. Tato, daj! Wiesz co, dam ci to niżej, patrz. Zrobimy tak o. Damy tu tarczę. O, i teraz możesz sobie rzucać. Daj mi wszystko. Jesteś gotów? Tak. A trafisz w tą tarczę? Nie wiem. Na siedząco? Tak. No to dawaj, rzucę. A widzisz? Na siedząco to nie jest tak łatwo. Tak! 18 wygrałem! Wow! Dawaj jeszcze jeden rzut. Jo! Wiesz ile masz? Dawaj. Ej, nie w kamerę! Gościu.
Bo będziemy musieli sprzedać mieszkanie, jak tą kamerę uszkodzisz. A to ja żartuję. Mówię. Dobra, rzucaj. O, widzisz? Kurde, dobrze, tu trzeba w środek, pa. W środek celuj. Co to za rzut? Oszukałeś, gościu. Stąd, za klapka. Tu jest klapek. Tu jest drugi klapek. I musisz za klapkami stanąć, żeby rzucać. No i co, cwaniaku? Teraz nie jest tak łatwo, co? Yeah, 30! 30, 10, 50. Właśnie mamy 90, proszę państwa. 10 na 10. Fajna zabawka. Fajne? Podoba ci się? No i zamiast rzutek, a Maksiu by też nie mógł rzucać za bardzo. Rzut. Co? A to? Co to jest tam namalowane? No właśnie, co to tu jest namalowane? Bo ja nie wiem, też się zastanawiam. Ja nie wiem. Ty też nie wiesz, kto to zrobił? Aha. A może mamo, albo ty? Tak, obra. To ja przyszedłem i namalowałem ci tu. A to ty musiałeś malać to. Nie wolno tu rysować. No nie wolno. To on nie wie, kto to zrobił. My też nie. Ogólnie to było duże cięcie i ja mamy kolejny dzień. Lody. Co? Ty na lody. Chcesz na lody, tak? Tak. A powiesz ładnie wierszyk? Panie go dziś pochwaliły z przedszkola. Jak to powiedz wierszyk, to. Ten pieści to dziadu, a obok babunia. Ten duży to tatus, a obok mamunia. Ten cieczko. O, jak słodko, piąteczka. Super. Tata, jedź na jody. Jak to? No to jody. Pani go pochwaliła, że ładnie recytuje wiersze. Ja idę na jody. To jeszcze raz ładnie, głośno teraz. Ten pieści to dziadu. A ten duży to tatuś, a obok mamunia, ten cieczko. Super. Lody chcesz? Tak. To kupimy w sklepie może Piccolo lody? Tak, tak. Ja mu Piccolo mówię na lody ekipy. Kupiłem lody, bitą śmietankę oraz muszę to spróbować. Kosztowało mnie to 6 zł, ale wspieramy Kiza. Smaczna kawusia. Wiadomo co, wiadomo kogo. Po co, dlaczego, też wiadomo. Lody wzięliśmy takie czekoladowo-karmelowo-orzeszkowe i bitą śmietankę. Polewy nie było! Nie było polewy! Tak! Nie było! Uwaga, testuję smaczną kawusię. Zobaczymy, czy... Tak jak... Ty nie możesz pić kawy, gościu. Jakby ty byś kawę wypił, to... No dzieci nie mogą kawy pić, co ty mięczysz? To jest zarąbiste. Dobre. Smaczna kawusia, rzeczywiście, zgadza się. No to jedziemy do domu, wodę z sokiem ci zrobię. Nie, pojędziowym. Może być. Ale całkiem dobra kawka. Taki karmelkowy smaczek. Ale jednak kawusia dobra. Te, prezes. Prezes. Otwierasz? Umiesz otworzyć? Nie. No umiem to odłożyć. Zrobimy sobie taki talerza. Ja ci otworzę. Co? Daj, kawusię tu zostaw. Ależ to! Tak! Patrzcie to, jaki sztosik. No i to orzeszki są. Tak, ja lubię orzeszki. Lubisz? No. Są kozackie. Dobra, teraz łycha. Nadładaj! Siądź tam i ciuchnij tam. Dobra, styknie tobie. Witam śmietanę. Witam śmietanę. Wow! Ja tu sobie jeszcze nałożę. Jak ci smakują? 10 na 10? Ja mam 10 na 12, tato. 10 na 12 to tak nie do końca dobrze. Powiedziałbym, że słabo. Jakby 12 na 10 to ta. Uuu, a co tu masz za butelkę? To Spidermana? Jak się ostatnio ma fazy na Spidermana? Nawet piżamy masz Spidermana, co nie? Skarpetki. I skarpetki. Wszystkie. Tak lubisz Spidermana? A nawet filmu nie oglądałeś. No. O, ktoś dzwoni. Janeczek? Chodź, zobaczymy, czy to Janeczek. Powiedz, witaj Janeczku, chcesz loda? Zapytaj go, czy chce loda. Aha. Dzień dobry. Janeczek, chcesz loda? No jasne. Chcesz loda? No jasne, Jakubie. Zrób mi loda. Rozkaz wasza śniegowość. To chcesz lody? Nie. Nie? Nie. No mówiłeś, że chcesz. Chodźmy. Maciu. Nie. Ej, otwórz buzię. Dawaj, Janek, otwórz buzię. Janeczku. Ja tak.
Ski Patrol. Janeczek, Fortnite. Fortnite, ja tu siadam. Idzie Fortnite'owski. O człowieku. Janek pierwszy raz gra w Fortnite'a, słuchajcie. No. Pierwsza jego rozgrywka. Jak ci się podoba? Nie wiem, na razie się zgubiłem. No, ogólnie to odpaliłem streamy na kanale Goover Live, więc możecie wrócić na kanał, wbić. A ty jesteś za mały na Fortnite'a, co ty? Musisz umieć klikać w ogóle. No, ogólnie... Janek ma MacBooka i nie może sobie pobrać. Tak to byśmy grali na streamie razem, ale z Guciem będziemy grać. Znaczy już graliśmy pewnie, jak to oglądacie. Rzucamy? Dobra. Ale bałagan znowu Tomasz. No dawaj. Poga mi jeden. Nie. Razem rzucimy. Ja teraz. To i to. No dobrze rzuciłeś. Dawaj, dawaj. Dobry rzut. Dawaj, dawaj jeszcze raz. No trzyma się, dobrze. Jeszcze jedno. Ile rzuciłeś? Czekaj. 20 plus 80 to mamy 140. Dobrze ci poszło. Zobaczymy, czy tato będzie lepszy. Uwaga, to ja muszę dalej odejść, żeby było fair, dobra? 150! Proszę państwa. Tato wygrał. Druga runda. Tak jest. 40, 50, 90 plus 30, 120. Teraz ja, zobaczymy kto więcej. Pamiętaj, że 120 masz, dobra? O, przegrałeś już. 270, proszę państwa. Stary wygrywa. Ty, a co ty tu namalowałeś? Co to ma być w ogóle? Bo widziałem dziecko, bo tam ducho i tu narysowałem, wiesz? A ja chciałem rysować. Super, że chciałeś rysować, gościu, ale... stówka! Piątka, no dobry rzut. Trzy dyszki. Albo dziewięć tych nawet, no. Ale rzuty mocne. Te 100. Damy, że 90. 190 plus 50. 240, uwaga tato. Ej, ale musimy policzyć. Czy wygram? 100. 60 plus 50, 210. Wygrałeś, gość. O, ty rzucałeś. Stówka. Dobre! Tu jest najwięcej punktów, wiesz? A dawaj teraz z daleka. Ja tutaj widziałem. No, tu najlepiej jest. Dawaj, rzuć teraz stąd, zobaczymy, czy stąd trafisz. Dawaj, tak daleko. Nie, tam... To ja stąd rzucę, pa. Nie, nie, tam. Patrz, patrz, z końca pokoju. Wow! Ja teraz. Dawaj. Pójdź bliżej. No, nie zabili mnie ludzie, ale zabije mnie strefa. Biegnij! No nie, już koniec. Mogłeś mięso ale użyć. Drugie miejsce, człowieku! Piąteczka! Elegancko! Kochani, zapraszam na kanał, robimy live'a, kupuję laptopa, będę grał w Fortnite'a. Ej, fajnie by było, powiem ci, wbijasz ze mną na streama, robimy we dwóch streamy. No, to jedziemy do Media Expert, chodź! Jedziemy. Dobra, słuchajcie, kończymy ten odcineczek w kolejnym Janek. Łapka w górę, sub, a w kolejnym Janek będzie zadawał mi niewygodne pytania, więc bądźcie już jutro na kolejnym odcinku i zobaczcie, jakie to będą pytania. Ja sam nie wiem, bo Janek mi je przygotował. Zobaczymy. Elo, do juterka. Ale mam esse, mam pełen luz, po coś tu jestem, chcę dotykać chmur i pływać w basenie, nie robić już nic, to moje marzenie. Ale mam esse, mam pełen luz, po coś tu jestem, chcę dotykać chmur i pływać w basenie, nie robić już nic, to moje marzenie.